Dzieci, zapraszamy do balonu. Prędzej miałam. O, jest również. O, jest pani profesor. Pani Dzień profesor, dobry. Alicja Chybicka. Witamy panią profesor. Dobry, ja witam wszystkich dzieci. Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzę przede wszystkim bardzo, bardzo dużo zdrowia. No, a poza tym samych radości chociażby w dniu dzisiejszym. A tutaj wiem, że pan prezes fundacji przygotowała mnóstwo różnych przyjemności, więc dzień będzie na pewno bardzo dla was fajny. Pierwsza, odważna. Dzień dobry. Cześć. Jak masz na imię? Gabrysia. Gabrysia, boisz się latać? Tak. Ale chcesz wyjść do kosza. Chcesz pokonać swój lęk. Tak. Super, to chodź. Aha, okej. O, proszę, jak elegancko. O, proszę. I co? Wyciągamy zapalniki. Zobacz, tu są takie butle. Z tych butli idzie sobie gaz. Gaz idzie tędy do palników. Normalnie jest na górze taki duży balon. Czyli to. Cała ta płachta. I ona jest wypełniona powietrzem i to powietrze podgrzewamy. Teraz uwaga, bo będzie głośno. Ja to gdzieś zrobić zdjęcia. Czekaj, nie wychodź. Gabrysia, zaraz zapytamy Gabrysię, jak się czuła, będąc w środku, w prawdziwym końcu balonowym. Gabrysiu, jak tam było? Fajnie. A chciałabyś kiedyś polecieć prawdziwym balonem? Nie. A dlaczego nie? Bo nie chcę. Ale boisz się? Tak. Uwaga, będzie ten, będzie? Gdzie mama jest, tato? Super! Pięknie wyglądasz! Na o! Tak, się, dobrze, teraz nóżki przełóż. Teraz nóżki do tyłu. W koszu mamy dodatkowo przyrządy, które wskazują. Jeden z pierwszych przyrządów po lewej stronie wskazuje nam wysokość, na której się znajdujemy. Natomiast drugi przyrząd po prawej stronie jest wariometrem. Odwagę. Proszę. No, przyjdźmy do was jak zwykle, żeby było słodko, tośmy poprzynosili tutaj takie dwa pudła, to już pani profesor tym zarządzi, żeby do was dotarły. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim i radości w domu i z rodzicami. Ja bardzo gorąco dziękuję, nisko się kłaniam i chcę powiedzieć, że zabieram te dwie paczki słodyczy, zanoszę do biblioteki, bo za chwilę będzie tam teatrzyk, już nie pamiętam o której godzinie. Dziękuję. Co młodzież? Czy może nadal będzie tylko narzekało? Mnie nie szczęśliwego. No znowu wykrzyczała mnie moja babina i spokoju nie daje żadnego. Ona nie chce już willi z basenem i auta z full wyposażeniem. Teraz to kina domowego zażądała, worku jeszcze większego, chce mieć z Paryża stroje i chce jeszcze stęga. Zamknij. I chcę z komórki telefonować i pewnie se SMS-ować. Ona nie jest pędkiem świata, choć myślała tak przez lata. Inni ludzie i zwierzęta, będzie o nich wciąż pamiętać. Była straszną egoistką, ale zrozumiała wszystko. Czy są tu dzieci, które w październiku z nami rzeźbiły tego onkusia i przede wszystkim z panią Beatą?
Czy jest ktoś, czy wszyscy już są w domu? Wyleczone, pani profesor. W październiku? Koguś. Wspólnie pod okiem pani Beaty. Pamięta? O, Kuba pamięta, bo rzeźbił z nami, on kusia. Kuba, on już koniec jest... jeszcze przykleił kuleczkę, na szczęście. Także Kuba, to twoja kuleczka, tu jest na koniec. Kuba, ale gdzieś tu był. No i udało się już teraz zakończyć bardzo dzieło, dziękujemy. Które zostanie przeznaczone oczywiście na licytację, tak jak żeśmy się umówili z panią Beatą. Cieszę się, że mogłam pomóc. Na razie go zabieramy, będziemy chronić. Dziękuję, ciężki słyszałam. Tak, o Jezu, Kuba, pamiętasz, jak robiliśmy tego? Na koniec przykleiłeś kuleczkę, pamiętasz? Na szczęście jest ta kuleczka. No, pamiętasz to? Także dziękujemy bardzo pani Beato. Dzieło zostało skończone, ale będzie jeszcze pracowało być może wielokroć, bo tak piękne rzeczy czasem bywają wielokrotnie licytowane i wracają do nas z powrotem. Także przy najbliższej, dobrej, najlepszej okazji on kuś powędruje w jakieś zacne ręce, mamy nadzieję. I niech przynosi szczęście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.